Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FC24. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od starcia z Feyenoordem. To jest trzecia kolejka, jeśli chodzi o fazę grupową Ligi Mistrzów. No i ważne spotkanie, bo mamy tutaj z nimi remis punktowy. Borussia Dortmund na razie liderem grupy, Young Boys 0 punktów. Więc zwycięzca tego meczu będzie w dużo lepszej sytuacji w grupie. Trochę zmęczenia niestety tutaj mamy, więc trzeba parę rzeczy pozmieniać. Przede wszystkim jeśli chodzi o obronę. Schlotterbeck na pewno zagra. Tutaj za Martineza zobaczyłbym też Malika może. Tutaj Malacja dostanie szansę. Leciutko zmęczony Frimpong, więc w sumie można też tutaj dać Hikeya. Wymieniona kompletnie linia defensywy w takim razie, a reszta zostanie bez zmian. Więc przechodzimy do szybkiej symulacji i z holenderskim zespołem na wyjeździe wygrywamy 2-0. Świetnie. Dobre statystyki, bramka Osimena oraz Rashforda. No i tak mamy właśnie grać. Wysoka ocena też Onany. Piłkarzem meczu Rashford. Brawo. Świetny wynik, Borussia też pokonuje Young Boys, widzimy, więc będzie dalej liderem w grupie, ale my jesteśmy teraz w dużo lepszej już sytuacji. Przechodzimy do wiadomości, to wiemy, to też nas nie interesuje. Okej, dam ci szansę. Nie to, dobra. No właśnie, przed rozpoczęciem odcinka wystawiłem Michela na wypożyczenie, ponieważ uważam, że zimą powinien odejść. On bardzo mało gra. Zasługuje na więcej minut na boisku, a nie możemy za bardzo mu ich zapewnić w tym momencie. Więc odpowiadamy w ten sposób. No, on nam mówi coś takiego, tylko że my nie wiążemy przyszłości klubu z nim, więc... Dobra, możemy odpowiedzieć w ten sposób na przykład. Nie zamartwiaj się. Dobra. Dużo tych zawodników naraz się do nas zgłosiło tym razem. No a my lecimy dalej i mamy starcie z Leeds United za chwilę. Raport o juniorach również mamy, ale to nas jakoś szczególnie nie interesuje w tym momencie. Więc przechodzimy do tego meczu. Jesteśmy w tym momencie na miejscu drugim za Newcastle United. Jak dobrze wiemy, ostatni odcinek zakończony właśnie na starciu z nimi, gdzie było 2-2. No i trochę zmęczenia mamy. Więc tak, tutaj Mount za Eriksena by mógł wejść. No i tak naprawdę zmęczeni są tutaj jeszcze tylko skrzydłowi. Ale chcę, żeby zagrali. Oni odpoczną w kolejnym meczu pucharowym. A teraz przechodzimy do szybkiej symulacji i w tym starciu wygrywamy, ale skromnie, 1-0. Statystyki nawet nie były wcale dużo lepsze, choć graliśmy z dużo słabszym zespołem. Leao strzela w 16 minucie jedyną bramkę i zostaje... Nie, nie zostaje piłkarzem meczu, bo piłkarzem meczu jest Luke Shaw. To jest ciekawe. Pewnie tam była asysta, ale raczej nie tylko to, pewnie jeszcze czymś innym się tam przysłużył, że ma tak wysoką ocenę. No ale nas interesują przede wszystkim 3 punkty. Świetnie, że udało się je po raz kolejny w ligowym starciu zdobyć. Zobaczmy, Premier League, jesteśmy wciąż na miejscu drugim. No Newcastle naprawdę gra niewiarygodnie w tym sezonie. Gramy z Bournemouth, to jest 1/8 finału Carabao Cup. Ten mecz robimy jeszcze na symulacji szybkiej. Później ewentualnie zaczniemy robić symulacje rozbudowane od ćwierćfinału. No bo to już będzie trochę poważniejsza faza tych rozgrywek i fajnie by było już tam może nawet wygrać. City chce Michela. Ile razy już ten Manchester City się do nas tutaj zgłaszał? No nie ma takiej opcji. Mamy też oferty za Gabera, więc je akceptujemy. Zobaczymy, czy z jakimś klubem się w końcu dogada. No i lecimy sobie dalej do tego starcia. Czy będą jeszcze jakieś wiadomości? Nie ma. Więc przechodzimy. Carabao Cup, 1/8 finału. Oczywiście tutaj damy zagrać piłkarzom, którzy rzadziej dostają szansę. Na przykład Højlund, tutaj Garnacho, tutaj Diallo dostanie szansę. Za Eriksena sobie wejdzie Mount. Fernandes zostanie akurat tak samo jak Casemiro. Tutaj na prawej, no normalnie bym wprowadził Hikeya, ale trochę zmęczony. Może Mitchell. Myślę, że sobie poradzi. Tutaj Schlotterbeck. Zamieni się ta dwójka miejscami. Okej. Tutaj wprowadzamy Malację. I to chyba tyle. Możemy jeszcze ewentualnie Malika wprowadzić za Martineza. Też, żeby się troszeczkę poogrywał. Dobra. I tych najbardziej zmęczonych w ogóle tutaj wyrzucimy, że tak powiem. Rashford też niech sobie odpocznie. Hickey tak samo. Tutaj ten nasz junior nowy wejdzie. Dobra, więc takim składem wychodzimy na to starcie. No mam nadzieję, że wygramy. Fajnie by było w tym Carabao Cup zostać jak najdłużej. Skład mimo wszystko jest mocny. Szybka symulacja i w tym wyjazdowym starciu wygrywamy 2-1. Fernandes, nasz kapitan, oraz Malik debiutancką bramkę dla nas strzela i bramkę zwycięską. Statystyki bardzo dobre. No i najważniejsze jest zwycięstwo, że będziemy w ćwierćfinale. Ciekawe, z kim się tam znajdziemy.
pewnie już niedługo będziemy wiedzieć. Na razie jednak przechodzimy sobie dalej. I przed nami starcie ligowe z Crystal Palace, zespołem, który naprawdę dobrze sobie radzi jak na razie w tym sezonie. Piąte miejsce widzimy w Premier League, to jest bardzo wysoka pozycja. To nas nie interesuje, no więc lecimy dalej. Niedługo powinny się też pojawić kolejne raporty zwiadowcze. Zobaczymy, czy tam w końcu będą jakieś perełki, bo ostatnie raporty jak były, to wszystkich musieliśmy niestety odrzucić. Wyglądało to bardzo kiepsko. A teraz jak będzie wyglądało, no to się okaże. Liverpool, no zobaczcie, co się dzieje. To już któryś raz City się zgłasza, a zaraz potem Liverpool po naszych zawodników. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi, naprawdę. Jesteśmy rozchwytywani przez naszych największych rywali. Dziwna sytuacja. W końcu Gaber się dogadał z jakimś klubem. To naprawdę mnie cieszy. No bo to jest zawodnik, który nas w ogóle nie interesował. No i fajnie, że jakieś tam chociaż drobne pieniądze za niego dostaniemy. Super. Więc lecimy dalej do tego starcia. Mamy już dzień meczowy, więc przechodzimy do meczu. Zmęczenia w naszych szeregach nie widać, więc myślę, że dokładnie takim składem możemy wyjść. Szybka symulacja i z Crystal Palace na wyjeździe wygrywamy wysoko, bo aż 4-1. Eriksen, Leao i dwa razy Rashford. Kapitalny mecz. Świetne oceny naszych piłkarzy, Rashford piłkarzem meczu. Pięknie, no naprawdę, nasza forma w ostatnim czasie jest świetna. Jestem zadowolony z tej drużyny. Ostatnio już to mówiłem, że jestem z niej dumny, ale teraz to powtarzam, bo przebudowa składu się zakończyła w tym letnim okienku i zaraz po przebudowie zaczęło to wyglądać tak, jak chciałem. Naprawdę jestem zadowolony. I oby tak dalej, bo tak naprawdę na wszystkich frontach jak na razie radzimy sobie bardzo dobrze. Dobra, lecimy dalej, znowu Feyenoord i tym razem spotkanie na Old Trafford. Gramy u siebie, więc tym bardziej myślę, że sobie poradzimy. Troszeczkę zmian trzeba by było tutaj wprowadzić, leciutko zmęczeni skrzydłowi, myślę, że możemy zaufać Garnacho i Diallo, zobaczymy jak się spiszą, no i troszeczkę w obronie zmian, Schlotterbeck wejdzie, ale resztę zostawiamy, więc młodzi skrzydłowi będą mieli okazję się wykazać z Osimhenem i Fernandeszem do pomocy w ofensywie. No i tyle w sumie, przechodzimy do szybkiej symulacji i z holenderskim zespołem tylko remisujemy niestety. Dobrze, że nie przegrywamy, bo to by skomplikowało mocno sytuację, a remis tak naprawdę nie wprowadza tutaj nam jakichś dużych problemów. Schlotterbeck strzela chyba debiutancką bramkę dla nas, no i nasz kapitan Fernandes, który ostatnio strzela naprawdę często. Piłkarzem meczu został kto? Piłkarze naszych rywali. Obaj tam z oceną 7-5. No dobrze, ale nie ma tragedii. Borussia przegrywa z Young Boys. Young Boys po raz pierwszy zdobywa chyba jakieś punkty w ogóle w tej fazie grupowej, więc przejdźmy do fazy grupowej Ligi Mistrzów i zobaczmy, jak to dokładnie się prezentuje tutaj. Dwa punkty do Borussii mamy, 3 przewagi nad Feyenoordem i zostały 2 kolejki. No, będzie ciekawie, tu jest jeszcze wszystko możliwe tak naprawdę w tej fazie grupowej, ale teraz bardzo ciekawy mecz nas czeka w lidze. Gramy z Arsenalem za chwilę, kolejna oferta za Andersona, którą akceptujemy. To nas nie interesuje i Fernandes wbił już ocenę 91. Kapitalny mamy ten atak, naprawdę. 107 tygodni to będzie robił najszybciej. Możemy zmienić mu ten plan rozwoju. Okej. Mamy jeszcze czas z zawodnikami. Cieszę się za ponowne włączenie do składu Schlotterbeck, więc my też się cieszymy. No i przechodzimy dalej. Nichols jak zwykle nie zmienia barw klubowych. Mamy też kolejną za niego ofertę, ale to nie ma większego sensu. Zawsze jest to samo niestety z tym piłkarzem, który nas wyjątkowo tutaj irytuje w tej karierze. No ale cóż, przechodzimy do starcia z Arsenalem. Teraz na tym się skupiamy, to jest dla nas istotne. Schlotterbeck znowu tutaj zagra za Varana, zamiana tej dwójki. Resztę zostawiamy, bo reszta jest dysponowana bardzo dobrze, wypoczęta. Te oceny naprawdę robią coraz większe wrażenie na mnie. Jeszcze jak Rashford przekroczy 90, to ten atak będzie kosmiczny. No ale dobra, gramy z Arsenalem. Dawno już nie graliśmy w lidze z takimi topowymi zespołami. Jak sobie poradzimy? Wygrywamy. Które to już jest ligowe zwycięstwo z rzędu? Nie wiem. Show, Leao i Osimhen. Statystyki też mieliśmy lepsze. No i fantastyczne zwycięstwo przed własną publicznością. Znowu show piłkarzem meczu. Co się dzieje? Ocena 9-3. Naprawdę świetne występy ostatnio Anglika. Pięknie. Zobaczymy, czy może w końcu powinęła się noga Newcastle United i na to wygląda. Zremisowali swój mecz nareszcie. No zobaczcie, ta dwójka, my i Newcastle, naprawdę ciśniemy tutaj resztę w Premier League. Mamy ogromną przewagę nad pozostałymi drużynami. Gdyby nie wybitna forma Newcastle United, to bylibyśmy tutaj samodzielnie na szczycie z dużą przewagą,
A to tylko pokazuje, że naprawdę jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Plan rozwoju tutaj też Onana wbił. 89 ocena już. No pięknie. Więc tak, szybciej zrobi bramkarza, więc idziemy w tym kierunku. Co my tu jeszcze mamy? Kolejna oferta za Nicholsa. No to formalność tutaj tylko. Akceptujemy. To nas nie interesuje. Okej. Okay. Świetnie sobie radzisz, Martinez. Nie ma na co narzekać. Jestem z ciebie dumny. Ale to i tak nie jest piłkarz, którego bierzemy jakoś szczególnie pod uwagę. Mamy przerwę reprezentacyjną. Kolejna tutaj oferta też za tego piłkarza, więc akceptujemy od razu i lecimy dalej. Możemy też za chwilę po raz kolejny zerknąć na statystyki zawodników. Jestem ciekaw, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o tabelę strzelców, o tabelę asyst w Premier League przede wszystkim. Oczywiście akceptujemy. I tutaj jak zwykle. Dobra. Więc lecimy dalej. Mamy raporty zwiadowcze. Tu najpierw jeszcze raporty sobie zobaczymy. Kolejna też oferta transferowa, którą akceptujemy. To nas nie interesuje. No i zobaczmy. Mamy tutaj piłkarzy z Irlandii Północnej. Czy ktokolwiek ciekawy? No tutaj nie do końca. Wydaje się, że tutaj znowu może być ciężko, jeśli chodzi przynajmniej o właśnie tych Irlandczyków. Może kolejne raporty z Walii i z Anglii będą ciekawsze. Więc zobaczmy. Jeśli chodzi o piłkarzy z Walii, ojejku, to tutaj też to wygląda, szczerze mówiąc, tragicznie. No inaczej tego nie idzie ująć. Zostają tylko Anglicy. Czy ktokolwiek będzie ciekawy? No może być znowu ciężko. Jedynie ten Berry, za chwilę go będziemy mieć. No, okej, wartość jest spoko, możemy podpisać. Tutaj też jest fajny potencjał. Dobra, podpiszmy. I tak mamy tak mało juniorów w tym momencie, że nawet takich możemy sobie popodpisywać. Choć szansa na to, że będą jacyś wybitni, no nie jest zbyt wielka, ale zobaczmy. Może akurat. Więc tak, Proctor wygląda bardzo słabo, jeśli chodzi o cenę ogólną w tym momencie, ale może po prostu pozycją mu to zmienimy. Prawy obrońca 1,75 m, czy rzeczywiście jest to obrońca? No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Fizyczne walory ma niezłe. Ale tak naprawdę, co to jest za pozycja, to nie mam pojęcia. Może to być środkowy pomocnik, ale 32 tygodnie aż. No i te podania, nie, są za słabe trochę mimo wszystko. No może rzeczywiście jest to prawy obrońca, ale bardziej prawy cofnięty skrzydłowy. Idźmy w tym kierunku, myślę, że trochę lepsza dla niego pozycja. A jeśli chodzi o Berego, środkowy pomocnik 1,72 m. Szybki i ma świetny dribbling, więc ja w nim widzę skrzydłowego akurat zdecydowanie. Prawy skrzydłowy. Dobra, ustawiamy w ten sposób. I tutaj akurat jeśli ten potencjał by poszedł w górę, to może być ciekawy piłkarz, bo myślę, że on na tej pozycji będzie wyglądał lepiej, jeszcze będzie miał plusa do oceny ogólnej. Dobra, więc lecimy dalej. I tak, przechodzimy jeszcze do wiadomości, ale nic tutaj nas nie interesuje z tego, więc przechodzimy do starcia z Bournemouth, a potem spotkanie z Borussią Dortmund w ramach Ligi Mistrzów. Bardzo ważny mecz, on może zdecydować o tym, kto wygra fazę grupową, kto wygra grupę Ligi Mistrzów, więc trzeba dać odpocząć tutaj niektórym piłkarzom. Wypuścimy tutaj właśnie takich młodszych i tych, którzy dostają mniej okazji do gry. Fernandes zagra. Tutaj Mount za Eriksena typowo, za Frimponga Hickey. Jeśli chodzi o obronę, to tak, tutaj Malik, tutaj Schlotterbeck i tutaj Malacja. Nie Frimpong, tylko Malacja. Dobra. Więc myślę, że tak to właśnie ustawiamy. No i przechodzimy do tego starcia. Szybka symulacja z Bournemouth na wyjeździe. Wygrywamy po raz kolejny. Malacja znowu strzela, gdy dostaje szansę. Jestem pod wrażeniem. No i Diallo w 70 minucie daje nam zwycięstwo. Kapitalnie. Wiecie co? No ja miałem sprawdzić tych zawodników i statystyki, więc przejdźmy sobie najpierw do tego, żeby o tym nie zapomnieć, bo naprawdę jestem ciekawy, jak to wygląda w tym momencie. Statystyki zawodników i przechodzimy do Premier League. Wciąż Iglesias na prowadzeniu, Beto drugi, a Osimhen trzeci, więc jeśli chodzi o strzelców, nie wygląda to jakoś super. Leao tutaj się poprawił, no ale królem asyst Fernandes z Lukiciem z Fulham, ex aequo. Eriksen też bardzo ładnie, 5 asyst. Czyste konta, no tylko 2 Onany, więc nie wygląda to jakoś super, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. No ale wygląda to dobrze, wystarczająco dobrze. Więc tak, przechodzimy sobie do wiadomości. W końcu został sprzedany ten nasz zawodnik. W końcu jakiś klub mu się spodobał. Nareszcie. Bardzo się cieszę.
Dobra, odpowiadamy w ten sposób, tylko po to, żeby morale poszło w dół, bo ja chcę, żeby on w końcu odszedł od nas. Naprawdę. Dobra, lecimy dalej. No, mamy potwierdzenie tego transferu, z którego naprawdę jestem zadowolony, że w końcu się udało to zrobić. Pozbywamy się tych ostatnich zawodników, którzy nas nie interesują. Mamy wiadomość od Schlotterbecka pewnie, że chciałby zagrać w tym meczu. Zresztą się nie dziwię, no bo gramy z jego byłym zespołem w tym momencie, więc myślę, że warto dać mu szansę. Powinien zagrać w tym meczu. Zmęczenia nie ma, ale i tak zagra tutaj za Varana Schlotterbeck, więc zamieniamy tą dwójkę miejscami. Powiem tak, Frimpong w sumie mógłby tutaj grać jako CPS i moglibyśmy to nawet na stałe tak ustawić, szczerze mówiąc. Casemiro tutaj tą prawą stronę asekuruje jako defensywny pomocnik, a Frimpong lepiej się czuje jako CPS. Myślę, że ustawimy to właśnie w ten sposób na stałe. Mitchell tutaj wejdzie może za Malika, który jest zmęczony i nie ma sensu, żeby on był w ogóle na ławce. Dobra, i takim składem wychodzimy. Szybka symulacja, mam nadzieję, że damy radę. Byłoby świetnie. No tylko remis niestety, więc maleją szanse na to, że wygramy grupę, ale rosną na to, że przynajmniej z drugiego miejsca wyjdziemy oczywiście. Dobrze, więc przechodzimy dalej. Feyenoord wygrywa z Young Boys i musimy zobaczyć, jak to w tym momencie wygląda w tabeli, bo coś czuję, że tam jest bardzo, bardzo ciasno. Więc zerknijmy, Champions League, grupa A, no i jest ciasno. Jeden punkt traci do nas Feyenoord. My dwa punkty do Borussii. Wszystko tu się jeszcze może w zasadzie wydarzyć. No jedynie Young Boys jest już z jakiejkolwiek walki wyeliminowane. Ostatni mecz fazy grupowej będziemy grać u siebie z Young Boys. No myślę, że bez problemu sobie poradzimy. I chyba zaryzykuję szybką symulację w tym meczu. Wiem, że to troszeczkę ryzykowne może być, ale no powinniśmy to wygrać bez problemu. No i liczyć na to, że no chyba Borussia jednak wygra. Chociaż to zależy. To zależy od właśnie naszego wyniku z Young Boys, bo jeśli przegramy z Young Boys, no to lepiej, żeby wygrała Borussia. Wtedy wyjdziemy z drugiego miejsca. Jeśli natomiast my wygramy z Young Boys, no to lepiej, żeby Feyenoord pokonał Borussię, bo wtedy wygramy grupę. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu z niej wyjść. Mamy jeszcze wiadomości, to nas nie interesuje. I dziękuję za szansę gry Schlotterbeck. Dobrze, więc lecimy dalej. I tutaj mamy zagęszczenie spotkań niesamowite. Najpierw Aston Villa. Tutaj troszeczkę rezerwowy skład wyślemy, bo potem starcie z Liverpoolem ważne. Więc tak, aha, Garnacho jest zmęczony, więc nie zagra. Tutaj zagra natomiast Diallo. W ataku pokaże się Højlund. Tutaj pokaże się Mount. Na prawo Hickey. Tutaj Schlotterbeck po raz kolejny. Tutaj Malik chciałbym, żeby zagrał. I za Showa Malasia. Takim składem wyjdziemy, żeby oszczędzić tych najlepszych na mecz z Liverpoolem. I z Aston Villą przegrywamy niestety. No i statystyki też nie najlepsze. Malasia znowu strzela. Co on tak się rozstrzelał ostatnio? I jedyny, który miał w miarę przyzwoitą ocenę u nas. No, słabe spotkanie. No ale też pierwsze słabe spotkanie od naprawdę dawna. No ale czy Newcastle United nam nie uciekło? No, jeden punkt, to nie jest dużo. Nad kolejnymi zespołami jest duża przewaga, ale zobaczcie. Wejdźmy w kalendarz, zobaczmy ile my spotkań ligowych z rzędu wygraliśmy, bo wydaje mi się, że naprawdę dużo. Możemy liczyć w sumie odtąd. Więc tak, z Aston Villą zakończyła się ta seria, ale wygrywaliśmy z Bournemouth. Mamy już jeden. I teraz tak, to była liga? Tak, to była liga. Dwa, trzy, cztery. Tutaj mamy... Aha, był remis z Newcastle, zapomniałem o tym szczerze mówiąc. Ale to liczmy w takim razie serię bez porażki. Piąty mecz bez porażki to jest właśnie Newcastle. Potem 6, 7, 8, 9, 10. I tak naprawdę to... Aha, jeszcze tutaj. 11, 12, 13... 13 spotkań bez porażki. I w ogóle to, ten mecz z Aston Villą to była pierwsza nasza porażka w tym sezonie. Więc no w sumie prosty rachunek. Nie trzeba było tego tak liczyć, no ale nieważne. Newcastle United pozostaje jedynym zespołem, który jeszcze nie przegrał w tym sezonie. No to robi wrażenie naprawdę ogromne. To nas nie interesuje. No i lecimy dalej do tego spotkania z Liverpoolem. Ależ tutaj jest ciasno, ten mecz w Lidze Mistrzów też będzie po bardzo krótkiej przerwie. Więc tak, wypoczęty zespół, wypoczęty. O to właśnie chodziło. Więc jedynie tego Frimponga jeszcze podniesiemy tutaj wyżej. W ten sposób i mam nadzieję, że damy sobie radę, chociaż gramy na Anfield. To nie będzie łatwe starcie, ale po porażce z Aston Villą fajnie by było dobry wynik zanotować. No, to już jest niepokojące trochę. Naprawdę. 3-0.
Nie wygląda to dobrze. City wygrywa, Tottenham remisuje, nie wiem jak Newcastle United, ale mają teraz okazję nam odskoczyć i nie zrobili tego. Przegrali pierwszy mecz w sezonie, a my też przegraliśmy, a mogliśmy objąć prowadzenie. Szkoda. Proctor jest gotowy do zmiany pozycji. Myślę, że to podniesie jego ocenę znacząco. Z 53... Aha, na 53. Czy mi się coś pomyliło w ogóle? Tak, pomyliło mi się z Berym. Przecież tutaj ta zmiana pozycji powinna podnieść ocenę, a nie tutaj. Tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby te postępy szły szybciej. Więc tak, cofnięty skrzydłowy, idziemy w tym kierunku, a resztę na razie zostawiamy tak jak jest. Więc przechodzimy dalej, czekając na starcie z West Hamem, dziewiątą drużyną tabeli. Więc przechodzimy do tego meczu, no i po dwóch porażkach naprawdę wypadałoby już wygrać. Więc tak, tutaj Garnacho, tutaj Diallo, za Eriksena Mount, tutaj Schlotterbeck dostanie szansę, tutaj nie, Martinez niech zostanie, Frimponga podnosimy wyżej i za Shawa Malasia. Dobra, takim składem wychodzimy, mam nadzieję, że wystarczy. Po tych dwóch porażkach wygrywamy, dobra, więc nie ma się jeszcze o co martwić, kamień z serca, statystyki dużo lepsze, więc chyba jest ok, czyste konto też mamy, więc naprawdę nie ma się tutaj nad czym zamartwiać. Natomiast bardzo ważny mecz teraz przed nami w ramach Ligi Mistrzów. Mamy jeszcze wiadomość, która nas nie interesuje, więc przechodzimy dalej. Czekamy na to spotkanie. No i słuchajcie, myślę, że tym meczem w ogóle zakończymy sobie już dzisiejszy odcinek. Przejdźmy jeszcze tylko do paru spraw tutaj, mianowicie Frimponga podnosimy na CPS-a i tak ma to teraz być. Dokładnie, zapisujemy to. No i co? Możemy chyba lecieć do tego meczu. Fajnie, jakbyśmy mieli jeszcze w tym odcinku jakiś raport zwiadowczy, bo czekam na tych fajnych juniorów. O, w ogóle z Chelsea będziemy grać w ramach Carabao Cup i to będzie ćwierćfinał chyba, jak się nie mylę. Tutaj nie mamy napisane, ale to nieważne. Dobra, będą trzy mecze przerwy i później spotkanie z Brentford. Mam nadzieję, że w ciągu tych trzech dni przyjdzie właśnie jakiś raport. No a teraz lecimy do starcia z Young Boys. Bardzo ważnego. Bo tak naprawdę ten mecz może zdecydować o tym, czy wygramy grupę, czy znajdziemy się na drugim miejscu, czy w ogóle nie wyjdziemy z tej grupy, bo wciąż jest szansa nawet na trzecie miejsce, niestety. Mam nadzieję, że tej szansy nie wykorzystamy i że uda nam się awansować. Tak naprawdę remis tutaj chyba wystarczy, bez względu na wynik, tak mi się wydaje, chociaż nie pamiętam dokładnej przewagi nad Feyenoordem. Remis gwarancją awansu dalej. Tak mi się wydaje, ale pewności stuprocentowej nie mam. No ale chcielibyśmy to wygrać. Ryzykujemy z tą szybką symulacją, ale wygrywamy. Dobra, więc na spokojnie. Osimhen dwie bramki. No i mamy już pewność, że awansowaliśmy co najmniej z drugiego miejsca. Jeśli Borussia wygrała, no to właśnie tak się stanie. A jeśli Borussia zremisowała lub przegrała swój mecz z Feyenoordem na wyjeździe, no to my wygrywamy grupę. Zobaczmy, czy tu będzie. Borussia przegrała z Feyenoordem. 3-2, więc wygrywamy grupę. No, świetna wiadomość. Bo jest szansa, że trafimy na jakiś zespół, który nie będzie super mocny. Okej. Dobra, odpowiadamy w ten sposób, ale no to jest piłkarz, który... Ja się dziwię, czemu on nie odchodzi, jak ma pretensje non-stop o coś. Tyle miał okazji. No dobra. No, nic z tym nie zrobię. Lecimy dalej, niestety raportów zwiadowczych nie mamy, ale mamy nagrodę z Champions League dużą, 28 prawie milionów w zasadzie. No i pytanie, czy my już znamy naszych rywali? Zobaczmy, przechodzimy do Champions League i znamy, będziemy grać z Interem Mediolan. Zerknijmy sobie jeszcze, jak sobie radził właśnie Inter tutaj. Drugie miejsce, 10 punktów, 3 zwycięstwa, remis, 2 porażki. Braga wygrała tą grupę, Arsenal nie przeszedł dalej. I tak, patrzmy na spotkania Interu, bo jestem ciekawy. Przegrali z Bragą, tutaj remis ze słabym zespołem, później zwycięstwo z nimi u siebie, zwycięstwo z Arsenalem, no i zwycięstwo ledwo z Bragą. Więc no rzeczywiście nie radzili sobie jakoś super. Liverpool z Napoli, PSG Borussia, Atletico Lazio, czyli zespół, który ostatnio nas wyeliminował, Benfica Barcelona, RB Leipzig Real Madrid, Leverkusen Monaco i Bayern Braga. Nie ma tutaj żadnego hitowego meczu tak naprawdę. Szczerze? To najciekawiej chyba tutaj wygląda właśnie nasze starcie z Interem, jak tak na to patrzę. No, w sumie ciekawy mecz, bo Manchester United zwycięzca Ligi Mistrzów z 2008 roku kontra Inter...
zwycięzca chyba z 2009, jak się nie mylę. Jeśli się mylę, a ktoś z was o tym wie, no to możecie mnie poprawić w komentarzu. Ale tak mi się wydaje, że Inter w 9 wygrał. Dobra, więc mamy już tutaj dzień meczowy z Brentford, nie będziemy już do niego przechodzić, na tym dzisiejszy odcinek kończymy. W następnym będziemy mieć już zimowe okienko, poszukamy sobie jakiegoś środkowego pomocnika, bo uważam, że to jest w tym momencie potrzebne naszej drużynie, jakiś dobry, perspektywiczny, środkowy pomocnik, ale tym się zajmiemy następnym razem. A teraz jeszcze tylko widzę, że objęliśmy prowadzenie w lidze w ogóle. To też jest fajny akcent na koniec. Wow. Newcastle United kolejne spotkanie przegrało. Więc no, widzicie, jeszcze taka przyjemna tutaj wzmianka, że zostaliśmy w końcu liderem tabeli, a Manchester City jak się wspiął na trzecie miejsce. No, pozmieniało się, te dobre kluby odbiły się od dna i teraz już wyglądają znacznie, znacznie lepiej. Dobrze, ale na tym kończymy dzisiejszy odcinek i do usłyszenia następnym razem.